Siemano kolan, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zaprosiłem do siebie seksmasterkę, przywitaj się. Witajcie perełki! No właśnie. I dzisiaj będzie test słodyczy z Ameryki, które kupiłem w Tesco, więc no takie bardzo amerykańskie. Pewnie to ona nie ma szyi i nie za bardzo widzi, ale no, będzie taki fajny test. Dobra, zaczynajmy. Bez przedłużania zaczynamy. Okej, okay, to pierw zaczniemy sobie od Reese's. No, tak ładnie wyglądają. Pewnie dużo osób już z was takie jadło. Są one bardzo popularne ogólnie tam w Ameryce i w innych krajach. Nie śmiej się pani Anielo Bogusz, to otwieramy. Ona ogólnie ma taki mały tutaj otwór na buzie, więc ona nie widzi. Jak ci się podoba pod efekt, pod efektem wizualnym? Super, naprawdę. Proszę się nie śmiać, bo tu mi pani przeszkadza. A nie wiem, jak ja później. Dobra, zaczynajmy. Pomachaj pani Anielo, jak to pachnie. Pachnie to. Say something, I'm giving up. Masłem orzechowym, ponieważ to jest. To śmierdzi gównem. Dobra, to ja pani dam takie ładne, małe takie. No. Mogę to już zjeść. No, tak, ale. Ale tu jest papierek. No właśnie, jest papierek. To weź mi to, otwórz. Miałaś go ściągnąć, a nie ściągnąć. No bo ja coś widzę, XD. Masz, ale to jest bardzo mięciutko. Dobra, ściągłem. Jest takie słodkie. Dobre? Dobra, mi też bardzo smakuje, ja już to jadłem. Więc może wystawimy swoją ocenę. Oceniamy od 1 do 10, będzie bardzo fajnie. Więc ile dajesz, Aniela? Takie 8 na 10. 8 na 10, a ja daję... no w sumie też chyba 8 na 10, bo to jest tak, jakbyście zjedli po prostu czekoladę z tym, no, z masłem orzechowym. Dobra, teraz przechodzimy do następnego słodycza i może będzie to, co byś chciała, wylosuj coś tam, tutaj mamy rzeczy. Dobrze, seks maski wylosowałam Oreo w, no, peanut butter, czyli z masłem orzechowym, tak jak wcześniej w sumie. Więc sobie otworzymy. Otworzysz to kiedyś. Zaraz odłożę, uspokój się. Dobra, zaraz wracam, jak to otworzę. A few moments later. Dobra, już otworzyłem tutaj, a dokładnie mi pomogła. I one wyglądają ogólnie tak. No, widzicie, takie mają jakby masło orzechowe. No, takie ten, ciekawe jak będą smakowały. Weź se, babo. No weź. Patrz, jakbym chciała jeść to, patrz. No. Dobra. Z czym to jest? Z masłem może. O kurde. Dobra, więc jemy. Czujesz jakieś masło orzechowe? Nie, haha. Ja też nie czuję. Wiecie, jak to smakuje? Smakuje to, jakbyście jedli po prostu sam ten czarny wafelek. Smakuje. No, więc po prostu nie czuć nic poza tym wafelkiem, więc... Jaka jest twoja ocena? No NWM, takie 3 na 10. Moje to w sumie jest chyba najmniej Oreo, które mi smakowało. Ja dam 5 na 10, bo lubię Oreo. Więc przechodzimy sobie już do następnego słodycza. Słodycza, jakby słodycza, bo będzie to taka pianka, fluff. A to nie jest szkolne bycie. No dobra, ale teraz sobie zjemy sobie fluffy, kiedyś na to gadałam, nie wiem o co, czemu tak nazywałam to. I to się je ogólnie łyżeczkami, to się powinno dawać na kanapki, ale więcej osób to je po prostu tak z Quinta XD. Więc ja sobie to otworzę. To się pije. Tego się nie pije, to się je. Tak jakby je. A to jest jakiś proszek. Nie, to jest taka jakby pianka. Tak jakbyś sobie zmieliła, roztopiła pianki po prostu. Więc to tak wygląda ogólnie. Masz łyżkę. Weź sobie.
i próbujemy. Mi to smakuje. A tobie? Mhm. Polecamy. Kodem 30. Takie bardzo słodkie. Jeszcze to kiedyś pewnie spróbuję na kanapkach. Też 8 na 10. No, ja dam 9 na 10, bo mi bardzo smakuje. Dobra, teraz mamy dla was taką czekoladę Hershey i to jest z Cookie and Cream, czy coś takiego. No, czyli pewnie o smaku Oreo takim jakby. No, próbujemy. No, jak widzicie, to tak wygląda. Takie jakby ma drobinki, czy jak to nazwać. Podoba ci się? Super, naprawdę. Dobra, to weź może kost po kostce nawet. Dobra, masz tak. Co to jest? Czekolada. To smakuje jak czekolada Milka Oreo, tylko że w białej czekoladzie. Ale mi to ogólnie smakowało takie też bardzo słodkie. Miam miam, 10 na 10. Wow, najwyższa ocena. Ja dam w sumie 9 na 10, bo nie ma w tym nic odkrywczego. No, więc jak już jesteśmy przy białej czekoladzie, to teraz sobie spróbujemy Oreo. Shut up! Shut the fuck up! Shut up! To nie jest łasek masek. Dobra, więc teraz sobie spróbujemy Oreo w białej czekoladzie. Tak się pięknie prezentuje. Milion kalorii oczywiście. Dobra. Są one w takich małych opakowaniach pakowane. Pewnie ona nic nie widzi. Masz tutaj takie małe. Dobra. Próbuję bić. Jest to taki jakby prawie to samo co wcześniej, ta czekolada właśnie Oreo, ale to dla mnie jest lepsze, bo jest trochę mniej słodkie i w ogóle. Więc moja ocena to 10 na 10, a twoja? Też. 10 na 10. No to spoko, bardzo dobre to było. Więc teraz co wolisz? Hershey znowu czy jakiś Oreo? Coś innego XDD. Dobra, więc teraz sobie spróbujemy znowu taki jakby batonik raczej Hershey z migdałami. Więc to... Okej, otworzyłem, trochę się to roztopiło. Bo jak leży, bo musiałam ogólnie czekać, aż seksmasterka przyjedzie do mnie z Warszawy prosto. No i ogólnie tu jest taki jakby cały napis Hershey i w ogóle widzicie na tej czekoladzie, ale no pozwólcie, że nie będę całej otwierał, bo ja teraz nie będę jadł cały. Więc i widzicie, tutaj nawet migdały są, więc co, urwij sobie kawałek. Urwij ty mi, bo chyba oślepłam. Dobra. Próbuję bić. Jest taka słodka. Bardzo dobra mleczna czekolada. Może trochę jakbyście zrobili, wiecie jak jest Magnum ten z migdałami, tylko z tego zrobić czekoladę, no to tak samo smakuje i są naprawdę duże kawałki migdałów. Więc jest good, good. Ja daję 9 na 10, a ty? Też. No, wiecie jaka ona jest zgodna z... I teraz ostatnia rzecz, Oreo, ale teraz w mlecznej czekoladzie. I zobaczymy, w sumie możemy porównać, które było lepsze, czy te w białej, czy te w mlecznej. Więc dobra, ja otwieram. No, otwieram, widzę. Dobra, znowu są zapakowane. Masz, weź. Tych masterka to, przepraszam, jem bardzo dużo. Nie ma dla mnie różnicy z tym Oreo białym. No to jest mleczne, dobra. Ale tamto białe lepsze. Nie ma dla mnie różnicy. No to jest takie jakbyście zjedli mleczną czekoladę, ale to mi też mega smakuje. Ja daję 9 na 10, ale chyba to w białej było lepsze. Takie 8 na 10. Dobra, więc to było na tyle. Co było dla ciebie najlepsze? Z tych wszystkich najlepsze były te pierwsze. Aha, te Reese's było najlepsze, dałeś 9 na 10. Takie 8 na 10. Brawo, a dawała 10 na 10 innym rzeczom, ale mówi, że to jest najlepsze, chociaż dała 9 na 10. Shut up! Dobra, ogólnie wam bardzo serdecznie dziękujemy. Seksmasterka jest zawsze gotowa i... Pamiętajcie, że wasza seksmasterka zawsze przybędzie z pomocą. Piszcie, czy chcecie kolejne odcinki z Anielą Bogusz. Jeżeli tak, to zostawiacie dużo łapek w górę. A więc
Ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Ona też będzie na innych odcinkach, jeżeli chcecie. Widzimy się już w następnych odcinkach. Elo się, Leo. I outro teraz.